Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym spotkaniu niedzielnym, w pierwszym dniu tego tygodnia, w ostatnim dniu tygodnia poprzedniego, trudno powiedzieć. Czasem mam takie wrażenie, że jednak niedziela kończy, nie? Tydzień, który był, ja wiem, że zaczyna, że to jest pierwszy dla nas dzień tygodnia, bo zmartwychwstanie, ale jednak zazwyczaj to poniedziałek jest takim. Początkiem wszystkiego nowego. Dzisiaj, jakby kończymy, odpoczynek kończymy, wytchnienie niedzielne. Mam nadzieję, że taki dzisiaj dzień był, chociaż pewnie wiem, że niektórzy może musieliście pracować, może musiały być różne inne obowiązki, których nie dało się ominąć. Powierzymy teraz wszystko to w ręce Pana Boga, więc zapraszam Was na niedzielną, niedzielną kompletę, na wspólną modlitwę. Pomódmy się. Boże wejrzy ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Kani, teraz rachunek sumienia. Zróbmy go dzisiaj w taki sposób, że to będzie nie tyle rachunek sumienia, ile taki, jak to powiedzieć, takie powierzenie Panu Bogu ostatniego tygodnia. Pomyśl teraz o jakichś ważnych wydarzeniach tego tygodnia, dobrych i złych. Takich, które ci może sprawiły wielką radość, a może cię po prostu bardzo też bolały, może cię bardzo dotknęły, tylko żeby to było i takie, i takie. I po prostu przez chwilę teraz tej ciszy. Powiesz je Panu Bogu, oddaj w Jego ręce, powiesz Mu, żeby On działał w tym wszystkim tak, jak to się Jemu podoba. Za wszystko, co złe w tym tygodniu, przeprośmy Pana Boga. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Hymn. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone w dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżuj, sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziemy. Boże w Trójcy niepojęty, święty, na wiek wieków święty. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Psalm 91. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku twego i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przyrgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Fragment z Apokalipsy świętego Jana. Słudzy pana będą oglądać jego oblicze, a imię jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować. Na wieki wieków. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. Teraz, kochani, taka część, która nazywa się pieśnią Symeona, którą się każdego dnia odmawia na zakończenie dnia. Posłuchajcie Antyfony i potem tego fragmentu. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudza swemu w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego, i z radością się obudzili na chwalenie ciebie, przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieję nasza, witaj. Do ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Moi drodzy, skoro błogosławieństwo już spoczęło na Was, skoro jesteśmy pomodleni, skoro oddani Panu Bogu, no to śpijcie, śpijmy dobrze. Wszystkiego dobrego, ściskam Was bardzo z Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.